Gdzie to Iza pędzisz dzisiaj? Pędzę dzisiaj do Szumpians. Cię mało widać, że jesteś taka cię w ciemnościach. Przejdź do światła, kobieto. Jadę dzisiaj do Szumpians. Jedyna okazja. Aha, ale czad. Już mnie mięśnie bolą. Wioska Czumbians leży prawie na końcu świata, a już na pewno na końcu Ekwadoru. Aby tam dotrzeć, trzeba przedzierać się 3 godziny w błocie przez Amazonię, a potem pół godziny płynąć łodzią. To takie rzeczy mogą czasem spotkać na drodze. Kamera aktywidad! Okej, ja jestem Estamos listos para visitar comunidad Chumpians. Ya Marlon, Isabela, hello, Timito. Misjonarze odwiedzają to miejsce raz w miesiącu. Nie zawsze jest to łatwe. Panuje tu wilgotny klimat równikowy, jest ciepło i mokro. Deszczu można oczekiwać codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Rocznie spada tutaj do 4000 mm wody na każdym metr kwadratowym. Buscamy solucję. Cuando se cae, regresamos. Wioska Chumbians leży niedaleko peruwiańskiej granicy w prowincji Zamora w kantonie Nangarica. Mieszka w niej 20 rodzin społeczności Indian Shuar. Awentura to dopiero początek. O kurczę. Żyją głównie z hodowli zwierząt, w zgodzie z naturą, bardzo skromnie, a wręcz ascetycznie. Ale z drugiej strony, czyż nie są bardziej szczęśliwsi? Musimy przejść przez rzekę, a jak nie, to po prostu zawracamy. Nie? Ale nie poddawajmy się jeszcze. Że z nami Marlon jest, on ma dobre takie myślenie. Nie? Tak. Ike. Okej. Gdzie stoi? Wioska jest odcięta od cywilizacji. Nie ma tam prądu. Jest jeden telefon satelitarny, ale aby go naładować, trzeba zejść do najbliższej miejscowości Szajmi, 3 godziny drogi po stromych wzniesieniach, kamieniach, błocie, przekraczając dużo strumieni rwących rzeczy. Vamos, ¿dónde vamos? Chumpians. Ok. 2 horas, casi 2 horas nos espera. Muy bien. Claro que sí. Marsz wymaga dobrej kondycji, hartu ducha i wytrwałości. I nie każdy jest w stanie dotrzeć do celu. Oczywiście poza mieszkańcami, dla których jest to naturalne środowisko. Dla nas stanowiło to duże wyzwanie i kolejny raz przekroczyliśmy granicę tkwiące w naszych pomysłach. Esto no es bueno. Bueno, que está lloviendo. Ya estamos en puente. Chumpians. Chumpians, y estamos cerca de Chumpians. Nos falta viajar. Cześć, estamos, mira! Ludka już czeka. Jeżeli nikt się nie wpadnie do paskudnej rzeki. Jak się czujesz po dotarciu do mostu? Na razie jestem przeszczęśliwa, bo nigdy nie myślałam, że widok dwóch Ekwadorczyków ze łodzią tak mnie jeszcze uszczęśliwi we w życiu. Szczególnie po tym wyciąganiu buta. O, to była masakra, nie? Masakra, zwłaszcza, że to już drugi czy trzeci raz. Ale lekcja jest taka, że jak idziesz do Chumpians, jak idziesz do selwy, dżungli, whatever, to proszę, żebyś ubrał pasowne gumiaki, a nie tam pół numera większe. Ani tak, bo ci się noga ślizga. Wszystko, co jest we wiosce, musi zostać przyniesione w plecaku przez tą morderczą drogę przez dżunglę siłą własnych mięśni. Po 2-godzinnym deszczu jesteśmy cali mokrzy. Gdyby nie deszcz, to widzielibyśmy, jak malownicza jest rzeka i opalająca ją dżunglę. A
ale nie ma co się oglądać. Człowiek walczy tylko z tym, aby łódź się nie wywróciła, balansując w miarę przepływu bocznych wód na obie strony. Hola, pequeñitos. Buenas. Wiedziałam, że będzie nas filmowała po prostu. Que viva Polonia i w ogóle takie... Que viva Ecuador. Ciao, queridos. Estamos en Chumpians. Sí, ahora nos mirado. Toca estar con frío porque estamos mira, todo mojados. Tapado, todo. Sí, todo. Mojados todos lados. Todo están. Mira aquí todo. Así estamos en nuestra misión. Chumpians oprócz kilkunastu domów jest szkoła dla dzieci, kaplica, która pełni też rolę wiejskiej świetlicy. Mieszkańcy żyją skromnie i coś w tym jest. Nie zna życia ekstremalnego ten, kto nie był w Chumpians. Jak ci smakuje? Zimny, zimny. Zimny, niesłony rozum. Czy jak może być smakuje? Coś lepszego? Czy może być coś lepszego? Yuka. Są dwa rodzaje yuki. Jest blanco i amarillo. I to jest właśnie amarillo. No. I w porównaniu z tym, co jemy, ona się wybija. Para no te miedo. Jak smakuje? Jak wymioty, nie? Pijesz czy udajesz, że pijesz? Jaki sabor! Ale widzisz, mówiłem ci, że czy to można popić i pojeść? Ale bardzo dobre jest. Można popić i pojeść. Tak. Ta bardzo dobra. Wierzmy w to. Leje. Madre. Una tak leje. Tak leje. Zapikuje. Tak leje. 3 godziny lania jeszcze przed nami. Człowiek było ciepło. Tak, bo ten człowiek nie zauważył, że leje. To jest, jak ktoś chce tak leje, wiesz, i nam powie, że o, życie ekstremalne. Jest na życie ekstremalnego, kto nie był czupka. To jest spa! Tego nie było! To cię odmłodzi! Ja, nogi mi chyba odmłodzi. Dobra, super hero! Super hero! Super hero, come on! A, tranquilo! Tranquilo! Blanquita, tranquilo! Cieszę się, że mogłaś tam być? Cieszę się. Jeszcze trochę. Ja się już przebiorę, mam wszystko mokre, wszystko, po prostu wszystko. Łącznie z parcianym paskiem od spodni. Jak to teraz, co tu tutaj taki był ręczniczek, to jakbym zdjęła spodnie, mogłabym okryć łono. Ale jakbym siadła z tyłu. Nie ma to jak taka niemiła niespodzianka, wracając z Chumpis, dowiedzieć się, że nie ma przejazdu. I co teraz? Kurde, noc w samochodzie. Ale miejmy nadzieję, że tutaj święty Antoni coś pomoże. I ludzie tutaj odkupują autobus. I mam nadzieję, że przejedziemy. Cześć! Que significa hola? Vamos. Stąd vamos? Chumpians.